Ilono, jesteśmy tym razem w studiu fotograficznym Kapsel w Warszawie. Powiedz, jaki projekt w tej chwili jest realizowany w danym miejscu? Dzisiaj organizujemy i tworzymy kampanię wizerunkową Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Kampanię, która tak naprawdę jest pierwszą tego typu akcją od początku istnienia mojego klubu, od 2018 roku. Do projektu zaprosiłam 9 członkiń naszego klubu oraz naszą ambasadorkę, panią Teresę Rosati. Myślę, że powstaje wyjątkowy projekt, ponieważ wczoraj miałam przyjemność i zaszczyt udzielać wywiadu dla magazynu Wysokie Obcasy. I te zdjęcia z dzisiejszej sesji pojawią się między innymi w tym magazynie. Moim marzeniem jest także zrobienie kampanii billboardowej i jeśli wszystko dobrze pójdzie i znajdą się fundusze na ten cel, to w październiku chciałabym, aby w Warszawie zawisło kilka billboardów właśnie reklamujących Europejski Klub Kobiet Biznesu. Jestem bardzo szczęśliwa, bo uważam, że klub się pięknie rozwija. W same tylko wakacje dołączyło do nas ponad 30 kobiet. To jest naprawdę bardzo dużo. W takim okresie, jak ja to mówię, ogórkowym, sezonie ogórkowym, gdzie się nic nie dzieje w zasadzie. Także jestem bardzo zadowolona. Fantastyczne dziewczyny. Dzisiaj tutaj chcemy pokazać kobiecą moc. Tak naprawdę cały team to są tylko kobiety, poza wami tutaj telewizją, ale przy produkcji tej sesji pracują same kobiety i chcemy właśnie pokazać, że w kobietach jest siła, my kobiety mamy niesamowitą moc, ale co ważne, musimy razem współpracować, a nie ze sobą rywalizować. Ile możemy spodziewać się stylizacji na danej sesji fotograficznej oraz kto odpowiada za make-up i za fryzury? Dzisiaj są ze mną dziewczyny ze szkoły Doroty Lange z Białegostoku, z Make-up Academy by Dorota Lange. Jest z nami Madzia Murat, która na co dzień jest między innymi stałą wizażystką Pauliny Smaszcz, którą serdecznie pozdrawiamy, bo również Paulina wspiera nasz klub. I jest z nami Marlena Mańko, która odpowiada za włosy. Nie mogło Cię mnie zapytać, co nowego będzie działo się w najbliższym czasie w klubie, bo z tego co wiem, cały czas organizujesz różnego rodzaju spotkania, eventy, a czego możemy jeszcze spodziewać się w tym roku? No na pewno chciałabym zorganizować kongres naszego klubu, w którym udział brałyby zarówno kobiety z zewnątrz, niezrzeszone w naszym klubie, ale prelegentkami i panelistkami byłyby dziewczyny z naszego klubu. Poza tym czekamy na premierę pierwszego e-booka stworzonego z członkiniami pod tytułem Własny biznes czy etat. Oprócz tego prowadzę teraz rozmowy z dwoma gwiazdami, które pojawią się na kolejnym naszym inspirującym Zoomie z gwiazdami. Tu chciałabym serdecznie podziękować pierwszym takim nazwiskom, które już wsparły nasze działania, między innymi Katarzyna Pakosińska, Paulina Smaszcz, Monika Richardson, Teresa Rosati czy Beata Sadowska. Teraz rozmawiam jeszcze z dwoma dziewczynami. Jedna to bardzo znana z pani sportowiec, czekam na odpowiedź, a druga bardzo znana aktorka. I co jeszcze? No, w planach chciałabym zorganizować na pewno bal charytatywny, który co roku robimy. W tamtym roku nie mógł się odbyć, ponieważ nas zamknęli z powodu pandemii. Mi musiałam zrezygnować i na pewno pod koniec października robimy kalendarz charytatywny na rzecz dwóch naszych fundacji, które od 2 lat wspieramy, Fundacji Opiekuńcze Skrzydła Joanny Radziwiłł i Fundacji Art Przeciw Przemocy.